poradnik podzielę na trzy części. I w pierwszej części chciałbym się zająć czymś, co dla mnie jest bardzo ważne ze względu na to, że miałem kontuzję i tak naprawdę część tych ćwiczeń pozwoliła mi wyjść z tej kontuzji cało. I będą to ćwiczenia na równowagę i na stabilność nóg. Pokażę Wam kilka wariantów i powiem, w jaki sposób je utrudniać. Także zapraszam. Ok, w każdej pozycji należy trzymać nogę około 10 sekund. Ja Wam będę to troszkę przyspieszał. Jedziemy, zobaczcie. Prawa noga przód. Prawa noga bok. Prawa noga tył. Prawa noga po ukosie. Teraz chwytamy prawą nogę. Chwytamy drugą ręką. Schodzimy do dołu. Wstajemy. Chwytamy. Tutaj odchylamy nogę w prawą stronę. Chwytamy tutaj. Czyli dociągamy nogę jak najwyżej dwoma rękami. Teraz chwytamy lewą dłonią za prawą nogę. Prostujemy. Chwytamy prawą dłonią za prawą nogę. Prostujemy. To samo dla drugiej nogi. W każdej pozycji możemy stać 10, 15, 20 sekund, jak nam wygodnie. Ok, jak widzicie, te ćwiczenia wydają się bardzo proste i banalne. Ale tak naprawdę, gdy spróbujecie, okaże się, że wcale nie są, tym bardziej jeśli mamy utrzymać te wszystkie pozycje przez tyle sekund bez przerywania. Co mogę dodać od siebie? Moją nogę wyleczyły. Bardzo mi pomogły w rehabilitacji i są naprawdę pomocne. W jaki sposób możecie sobie utrudniać te ćwiczenia? Fajna jest taka piłka ucięta, która w sztukach walki nazywa się bosu. Ta piłka jest ogólnie dostępna, ale zazwyczaj jej cena jest dosyć wysoka, dlatego tylko zapalonym, że tak powiem, użytkownikom radzę kupienie. Druga sprawa i troszkę tańsza to trampoliny. Można sobie kupić taką bardzo małą trampolinę, na którą się mieści jedna nasza noga i na tym próbować trzymać równowagę. Zobaczcie, że jest naprawdę bardzo trudno. U mnie wyglądało to w taki sposób, że podkładałem sobie pod stopę poduszki, takie małe jaśki. Jeśli chciałem troszkę trudniej, podkładałem jeden, jeśli bardziej trudno, no to dwa, trzy i tak dalej. I to w wystarczający sposób mi utrudniało. Jeśli macie jakieś swoje sposoby na to, jak utrudnić ćwiczenia na równowagę, to będę bardzo wdzięczny, jeśli się z nimi ze mną podzielicie. Ode mnie to wszystko, dzięki. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.